Rzeczywiście powietrze mamy fatalne, należy bić na alarm i z tym się zgadzam całkowicie. Na program choćby Czyste Powietrze przeznaczamy ponad 100 miliardów złotych i oczywiście nie da się tego zrobić w jednym roku, żeby wymienić wszystkie piece, kopciuchy na czyste, na gazowe, przyłączyć do sieci ciepłowniczej. Czy zostało wprowadzone i wdrożone w życie rozporządzenie dotyczące normy jakości paliw stałych, a więc już nie będzie można palić byle czym w piecu, ale też i jakość sprzedawanych pieców. Czyli już nie można kupić pieca kopciucha, jak to się mówiło, tylko już można kupić piece dobrej jakości. Natomiast to te kopciuchy jeszcze są i one przez parę lat będą wygaszane. Przypuśćmy, że tyle węgla silnik Kilkomena spalał przez tydzień. A taką chałupę spalał w tym czasie silnik Boltona i Iwota. To olbrzymia oszczędność. Z każdych 3 monet zaoszczędzonych na węglu jedna trafiała do Boltona i Iwota. Do roku 1800 sprzedali ponad 500 maszyn parowych i stali się bardzo bogaci. Odmierzamy odpowiednią ilość sorbentu, to jest 2% do ilości spalanego węgla i bardzo dokładnie mieszamy z węglem